Tu Campus. Witam serdecznie w kolejnym odcinku audycji Efekt Sieci. Audycji, w której rozmawiamy o transformacji cyfrowej, jej obliczach, jej konsekwencjach dla nas, zwykłych śmiertelników. W myśl idei social distancing nagrywam po raz kolejny ten odcinek z domu, w studiu zacisznym. Ubolewam nieco nad tym, że nie ma ze mną mojego znakomitego gościa, doktora inżyniera Marcina Zaroda. Jest, ale go nie ma. Nie ma go w przestrzeni, natomiast jest z nami i oczywiście będziemy dzisiaj rozmawiać. Doktor inżynier Marcin Zaród, socjolog techniki, a przy okazji też fizyk, absolwent Politechniki Gdańskiej. Cześć Marcin. Cześć. No ja boleję nad tym, że ciebie tutaj nie ma ze mną w realu, bo przywykłam do takich kontaktów face to face. No jesteśmy izolowani w domach i skazani niejako na ten kontakt zdalny. Dobre, że chociaż to mamy. Natomiast no trafiam na takie stereotypy i to myślę, że są stereotypy powszechnie nam znane, że jest pewna grupa użytkowników, czy to internautów, czy w ogóle aktywnych w sieci osób, które nie przepadają za kontaktem z drugim człowiekiem, które mogą wytrwać w domu w izolacji bardzo długo i żywią się tylko pizzą zamawianą na wynos, jak większość z nas pewnie teraz, a mowa tutaj o hakerach. Ty zajmowałeś się hakerami w swojej pracy doktorskiej, zajmujesz się środowiskiem hakerów na co dzień. Powiedz mi proszę, ile w tym stereotypie jest prawdy, a ile są to tylko takie bujdy wymyślone na okoliczność kategoryzowania jakichś grup społecznych? Jak każdy stereotyp, tak również stereotyp hakera mówi parę rzeczy prawdziwych, chociaż czasami bardziej zaskakujących, a tak naprawdę służy też pewnemu uspokojeniu nas i pewnej funkcji kulturowej. Bo jeżeli spojrzymy na ten stereotyp tak z punktu widzenia całej kultury, to zobaczymy, że taka figura odludka siedzącego w domu i tam wyłącznie czytającego dziwne teksty, no to jest również figura czarownika, to jest figura Fausta. Więc generalnie nasza kultura miała pomysł na takich samotników, w szczególności mężczyzn, bo tutaj jakby ten stereotyp jest bardzo mocno płciowy, długo przed wynalezieniem sieci. Więc sam ten stereotyp hakera w pewien sposób zastąpił ten stereotyp czarnoksiężnika. Jeżeli chodzi o rzeczywistych ludzi, no to tak jak z każdym stereotypem, są ludzie, którzy sami z siebie są bardziej samotniczy i są ludzie, którzy pomimo tego samotnictwa lubią spotykać się z innymi. No i tak, zasadniczo powiedzmy, to co jest zaskakujące w momencie, kiedy zaczyna się pracować z ludźmi zajmującymi się techniką komputerową, nie tylko hakerami, nie tylko ludźmi od bezpieczeństwa komputerowego, to, że tak, z jednej strony często są to osoby po prostu lubiące samodzielne dłubanie i samodzielne siedzenie przed kompem po te paręnaście godzin dziennie, ale jednocześnie, ponieważ duża część ich pracy polega na siedzeniu i dłubaniu samodzielnie, w związku z tym nie bardzo mają gdzie te potrzeby społeczne, jeśli jakieś mają, to zrealizować. Paradoksalnie dużo grup hakerskich, w tym również kilka grup dyskusyjnych w Polsce, kilka ekip, no nawet bardzo znanych w badaniach bezpieczeństwa, zaczęło się po prostu od ludzi idących ze sobą na piwo i gadających no, o pracy. Tak samo jak o pracy gadamy my, tak samo jak o pracy czasami gada większa część wiele innych grup zawodowych. Więc w gruncie rzeczy tak, ludzie od utrzymania ruchu komputerowego, ludzie od projektowania bezpieczeństwa, architekci bezpieczeństwa, ludzie od testów penetracyjnych, tak, często, gęsto wykonują pracę samotniczą, ale jednocześnie tak samo jak wszyscy ludzie, zdarzają się wśród nich osoby, które no, po prostu lubią pogadać. No i to jest jakby jeden wymiar, ale ponieważ ja jestem trochę bardziej socjologiem wiedzy, czy socjologiem wiedzy technicznej, to zwracam uwagę na to, że tak samo jak w socjologii, tak samo jak w medycynie, tak samo jak w fizyce, wiedza z zakresu bezpieczeństwa komputerowego się wściekle wyspecjalizowała, więc nawet te osoby w domkach albo w piwnicach siłą rzeczy są zmuszane, czy siłą rzeczy chcą współpracować z innymi osobami, bo po prostu to nie jest skala wiedzy, którą pojedyncza osoba może ogarnąć. To jedno. Natomiast specyficzne dla hakerów, i myślę, to jest coś, co hakerzy, czy bezpieczniacy, czy inne osoby, którym bliski jest etos hakerski, współdzielą z nami pracownikami naukowymi, to jest to przekonanie, że wiedza powinna być ogólnie dostępna i każda osoba, która chce, powinna móc mieć do tej wiedzy dostęp. Więc z jednej strony jest ta indywidualność, prywatność i wielu hakerów jest też pasjonatami prywatności, czy bardzo mocno zabiera politycznie w tematach prywatności, a z drugiej strony jest to takie no,
wręcz naukowe, czy bardzo mocno osadzone w etosie, czy w wyznawanych wartościach, przekonanie o tym, że wiedza powinna być dostępna dla wszystkich. Jest taka, już wejdę w słowo, jest taka też wizja takiego hakera, bo mówisz tutaj o pięknej idei rozwijania się, inkluzywności, możliwości pozyskiwania takich kompetencji, których nie mają wszyscy, no ale jest też taka mniej chlubna przestrzeń działania hakerów, która nie kojarzy się wcale z rozwojem nauki, która nie zmierza do tego, żeby zwiększyć naszą wiedzę o systemach komputerowych, chociaż pośrednio na pewno też, ale jest to taki obszar aktywności, który idzie na wskroś prawu, bezpieczeństwu i naszym prawom w sieci, tak? Kiedy czujemy się zagrożeni przez różne działania hakerskie, które mają na celu po prostu wyłudzenie naszych danych, dojście do naszego konta bankowego bez naszej wiedzy, wykorzystanie naszej jakiejś nieświadomości albo nieumiejętności zabezpieczenia swoich danych, i po prostu atak na nas w przestrzeni cyfrowej. Żeby nie patrzeć daleko, to przy okazji pandemii koronawirusa, no też ta aktywność hakerów się na pewno wzmogła. I czytałam o takich nowych sposobach phishingu, czyli wyłudzania danych na koronawirusa. Na przykład wysyłają SMS-y o treści, prawda, masz szansę uzyskania paczki żywnościowej, kliknij tylko, klikniesz i zostawiasz dane. Masz niepowtarzalną okazję skorzystania ze szczepionki na koronawirusa. I w ten sposób grają hakerzy niekoniecznie bardzo uczciwie na naszej naiwności, na naszym też poczuciu strachu w związku z tą pandemią. No i wyłudzają dane i robią naprawdę niecne rzeczy, więc to nie jest chyba tylko tak, że hakerzy zajmują się rozwojem wiedzy tylko i wyłącznie, bo jest też właśnie ta cała szara strefa ich działalności, jeśli tak to można nazwać. Z punktu widzenia złożoności technicznej czy złożoności informatycznej, phishing jest dramatycznie absolutnie nudne. To jest... nie wiem, komputerowy odpowiednik telefonu do babci. Nie wymaga on specjalnie dużych kwalifikacji. Co więcej, te narzędzia służące do oszustw popełnianych przy pomocy maila, czy wyłudzania dostępu przy pomocy linków, przy pomocy tam ukrytych rzeczy w dokumentach, one są na tyle zestandaryzowane, że zorganizowane grupy przestępcze i grupy naciągaczy kupują gotowe narzędzia. Z punktu widzenia hakerskiego, jasne, można odnotować, że pojawił się nowy typ włamu, czy jest nowa luka w bezpieczeństwie. Natomiast sam ten mechanizm phishingu nie jest aż tak interesujący, albo jakby to powiedzieć, nie wymaga wiedzy technicznej. Nie wymaga przesadnej wiedzy hakerskiej. I zmierzam też do tego, że powiedzmy od czasu Snowdena, jeśli no powiedzmy 2005, 2000 rok, obserwujemy dwie rzeczy w momencie, kiedy mówimy o środowisku związanym z bezpieczeństwem komputerowym czy środowisku hakerskim. Po pierwsze, że rzeczywiście weszła na dużą skalę cyberprzestępczość, w tym również organizowana przez zorganizowane grupy przestępcze. W tym sensie do standardowych rzeczy, takich jak handel ludźmi, takich jak handel narkotykami, doszło też wyłudzanie kart kredytowych i transakcji bitcoinami. I rzeczywiście część zorganizowanych grup przestępczych ma swoich informatyków, no ale to w tym samym sensie, co część zorganizowanych grup przestępczych ma swoich chemików. I prawników, tak. I prawników, nie? Jakby zorganizowana przestępczość wymaga również wiedzy specjalistycznej. Natomiast wydaje mi się, że ta indywidualna figura hakera obowiązkowo musi mieć kaptur i kominiarkę, nawet jak siedzi w domu. Mam nadzieję, że to jest dla wszystkich z Państwa jasne, że ten popkulturowy mit wymaga tej kominiarki, nawet jak się siedzi w domku. To od czasów Snowdena, powiedzmy od czasów Snowdena, od czasów 9.11, jest jedna rzecz, która według mnie jest dużo bardziej przerażająca niż ten stereotyp hakera w piwnicy, to gdybym ja szacował, bo no to jest mój szacunek socjologiczny, ale który jakby przedyskutowałem z częścią ludzi ze środowiska, to ja bym szacował, że największą grupą hakerską, największą grupą zorganizowaną wokół szkodzenia w sieci, dokonującą przestępstw komputerowych, nie jest ani jakaś grupa mafijna, ani jakaś ekipa hakerska tam z cyklu Kult Martwej Krowy. Największą tego typu grupą jest amerykański wywiad komputerowy. No bo to jest organizacja, która zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy osób. To znaczy, że to nie jest ekipa hakerska, która ma, nie wiem, 15-30 osób, która się tam spotyka i przy pomocy szemranych maili robi dziwne rzeczy, tylko to mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, w której 30 tysięcy ludzi codziennie przychodzi do pracy po to, żeby łamać innym ludziom internety. I wiemy, że amerykański wywiad komputerowy popełnia te przestępstwa, no bo nie dalej jak parę lat temu wypłynęła informacja o tym, że wszystkie posiedzenia, cała łączność komputerowa Unii Europejskiej,
w szczególności maile między asystentami a europosłami, w szczególności dokumenty robocze, w szczególności dokumenty negocjacyjne. Wszystko to było masowo podsłuchiwane przez Stany Zjednoczone. Podsłuchiwana była Angela Merkel. Skala tej czynności jest absolutnie niewyobrażalna. I oprócz podsłuchiwania oczywiście i oprócz używania, wykradania tajemnic publicznych, tajemnic naukowych, tajemnic firmowych, no te grupy też, to znaczy wiemy o tym, że pracownicy tych organizacji popełniali też takie przestępstwa, jak na przykład używanie tych danych prywatnych do nękania czy do włączania kamerek, kiedy tam, nie wiem, ktoś zakłada bieliznę u siebie w pokoju. Naruszania prywatności takiej indywidualnej, której nie sposób uzasadnić inaczej niż wyłącznie złą wolą, czy wyłącznie przestępczymi jakby zamiarami. Teraz w obliczu pandemii koronawirusa, ale już nie mówiąc o samym koronawirusie, tylko pewnej sytuacji, też pewnej atmosferze, w której żyjemy, no też wyobrażam sobie, że jest to dodatkowa przestrzeń do aktywności, wzmożonej aktywności hakerów, bo z jednej strony mogą próbować wyłudzić nasze dane, ale to powiedziałeś, że jest takie bardzo niskie i niekoniecznie fascynujące dla zaawansowanych hakerów. Mamy też całą przestrzeń związaną z naszym bezpieczeństwem i poczuciem bezpieczeństwa. Jaka tutaj jest rola hakerów? Bo też gdzieś czytałam, że te efekty koronawirusa, samego wirusa, znacznie szybciej niż w realu, w takim poczuciu zagrożenia naszego zdrowia, docierają do nas w postaci skutków cyfrowych. Cóż takiego, czym takim są te skutki cyfrowe dla użytkowników, skoro nie samym bezpośrednim zagrożeniem ich zdrowia i życia? Ja bym powiedział w ten sposób, że chyba trochę za dużo wrzucamy pod etykietę hakera, bo jeżeli wrzucamy tam i taką stosunkowo prostą, wyspecjalizowaną przestępczość komputerową, taką jak wyciąganie danych karty kredytowej i do tego jeszcze wrzucimy działania propagandowe w social mediach, no i wiemy, że wiele krajów, w tym również Federacja Rosyjska, w tym również Polska, w tym również UK, w tym również Stany Zjednoczone, ma komórki w oddziałach w instytucjach wywiadowczych, których zadaniem jest konstruowanie przekazu. To znaczy stosuje komputerowe środki propagandy oparte czasami na botach, czasami na fejkowych kontach. I wiemy, że tego typu ruch dzieje się i na fejsie, i na Twitterze, i we wszystkich innych mediach społecznościowych. Można byłoby powiedzieć, że działaniem hakerskim, albo czasami hakerzy się interesują tymi działaniami, no bo to jest coś, co się dzieje w sieci, jest to forma ataku, tylko że bardziej na infrastrukturę społeczną niż na infrastrukturę techniczną. Można na przykład, gdybym miał sądzić, no to powiedziałbym, że kraje ościenne korzystają z tej epidemii, żeby podważyć na przykład sprawność albo polskiego rządu, albo Unii Europejskiej, żeby zasiać chaos, żeby kolportować dodatkowe informacje, a czasami też wprost przeciwnie, żeby wzmocnić efekt propagandowy rządu. Znaczy, no wiemy, że niektórzy ministrowie obecnego rządu mieli farmy troli, czy byli kontrolerami, czy zleceniodawcami dla farm troli, więc sądzę, że w tym obszarze też się toczy walka. I to, co jest interesujące dla hakerów, to nawet nie jest to, kto tam mówi prawdę, bo jakby w obszarze sieci nie sposób tego dojść, bo bez jakiejś materialnej weryfikacji, bez jakiegoś materialnego odnośnika to strasznie ciężko stwierdzić. Co raczej znalezienie sposobów odróżniania ludzi od botów i znalezienie takich sposobów, żeby czy takich procedur instytucjonalnych, czy takich form mediów, żeby z jednej strony wyzyskać efekt z sieci społecznościowych, a z drugiej strony, żeby ten wpływ botów stosunkowo zminimalizować. I to byłoby, no jeśli przyjąć tam taką bardzo szeroką definicję hakowania i wrzucić tam i cyberprzestępczość, i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa komputerowego, i działania wywiadowcze, i działania propagandowe, no to też byłby obszar, którym hakerzy, również ci etyczni, również ci tak zwane białe kapelusze, to również to jest obszar interesujący, bo to jest obszar, no bo to jest coś, co się po prostu dzieje w sieci. Natomiast w jaki sposób ta epidemia dotarła do nas jeszcze zanim dotarła w sensie medycznym, no to oczywiście kwestia tego, że jest dużo szybszy obieg informacji cyfrowych niż działanie jakiejkolwiek instytucji publicznej. Był zakaz wychodzenia na dwór na stronach rządowych. Ten zakaz został wprowadzony i potem tylko zmieniało się jego dosłowne brzmienie i punktem spornym było to, czy można wychodzić, nie wiem, na rower i na plac na plac zabaw na pewno nie. Czy można nie, na spacer wokół bloku. Właśnie, czy można wychodzić na spacer wokół bloku. I widać było, że efekt medialny tej komunikacji na fejsach czy na wszystkich mediach chodził dużo szybciej
i sięgnął dalej niż jakakolwiek komunikacja, którą ministerstwo próbowało skonstruować. Więc trochę jest tak, że większość rządów, my wszyscy jako ludzie, mamy całkiem niezłe narzędzia, żeby budować chaos w sieci. Mamy całe mnóstwo botów, farm troli i tak dalej, żeby budować chaos, budować niepokój, a nie mamy stosownych narzędzi i nie mamy też wiary w instytucje, ani zaufania do instytucji. I tu w szczególności jakby to jest też specyfika Polski, nasza wiara w instytucje jest ujemna. To znaczy socjologicznie nie jest ujemna, ale... Realnie w społeczeństwie jej po prostu nie ma. W realnym społeczeństwie jest. No, jakby. I nawet jeżeli ten komunikat z Ministerstwa Zdrowia jest w dobrej wierze, czy nawet jeżeli Ministerstwo Zdrowia próbuje w sensowny sposób podjąć jakieś decyzje polityki publicznej, no to oczywiście sieć nakłada na to całe mnóstwo chaosu informacyjnego. To też jest w gruncie rzeczy taki straszny moment, straszny, ciekawy moment w sensie całej demokracji, bo mamy demokrację, którą, czy mamy systemy demokratyczne, w których delegujemy część naszych praw indywidualnych na rzecz rządu, a z drugiej strony rząd nie ma żadnego sposobu, albo instytucje publiczne nie mają żadnego sposobu, żeby mówić o swoich rzeczywistych działaniach, bo po prostu toną w tym szumie informacyjnym. Czyli jawi nam się teraz taka wizja, już jakby zbierając to, co powiedziałeś, że nie jest to wcale, że haker to wcale nie jest ten, chociaż kominiarkę i kaptur być może ma i musi mieć, ale być może nie jest to wcale ten przestępca, cyberprzestępca z Darknetu, który gdzieś broi, wyłudza nasze dane i doprowadza nas na skraj nerwicy, ale może właśnie jest to ten książę na białym koniu, który jak teraz wynikałoby to z twoich ostatnich słów, może uratować nas od tego zalewu chaosu, wyłapać boty, które sieją dezinformacje i być może właśnie to hakerom będziemy lada chwilę zawdzięczać nasze wzmożone poczucie bezpieczeństwa, bo być może uda nam się odsiać nieco informacji, które niepotrzebnie nas doprowadzają do magii. Wszystkie duże skandale, czy wszystkie dokumenty, o których mówiłem, czyli ujawnione przypadki szpiegostwa w obrębie Unii Europejskiej, ujawnione przypadki botów, ujawnione przypadki wyłudzania danych. To jest wszystko robota nie tylko znakomitych dziennikarzy i dziennikarek, ale również ludzi, którzy zapewniali im bezpieczeństwo komputerowe, którzy dbali o ich szyfrowanie. I stąd jakby w hakowaniu czy w kulturze hakerskiej ostatnio rodzi się taki nurt, który jest czasami nazywany cypherpunki, czy czasami jako pasjonaci prywatności, czy nerdy prywatności. I to jest właśnie grupa hakerów, która jest zafiksowana na tym, jak budować komunikację, której możemy wierzyć. I w tej chwili, z tego co wiem, to w niektórych krajach dotkniętych bardziej kryzysem, hakerzy uczestniczą w konstruowaniu sieci łączności alarmowej, tak samo jak część polskich hakerów pomagała przy organizacji łączności alarmowej, to taka załoga z Krakowa pomagała w trakcie wizyty papieskiej, wspólnie z radioamatorami, wspólnie z innymi hakerami. No i na pewno część hakerów pracuje teraz nad tym, żeby jak najlepiej użyć drukarek 3D, i jak najlepiej zabezpieczyć dane medyczne, żeby nie były fałszowane i żeby dostęp do danych o leczeniu był jak najszerszy. Więc wydaje mi się, że hakerzy nie są ani książętami na białym koniu, ani ludźmi w kominiarkach. Są po prostu ludźmi, dla których internety czy fragmenty infrastruktury komputerowej są po prostu pasjonujące. No i tak jak zawsze, czasami wykonują rzeczy przydatne, czasami mniej przydatne, ale wydaje mi się, że no, tak jak w demokracji potrzebujemy i artystów, i badaczek, żeby non-stop dłubali, patrzyli, czy wszystko tam, czy gdzieś coś nie gnije pod tą fasadą, no to tak samo potrzebujemy w internetach hakerów, żeby też non-stop dłubali pod tym korporacyjnym internetem, pokazywali te brudne sztuczki, pokazywali te układy serwisów społecznościowych z wywiadem, pokazywali naruszenia prywatności, no trochę jak kanarki w kopalni, trochę jak systemy ostrzegawcze. A my do tego wszystkiego potrzebujemy takich właśnie Marcinów Zarodów, chociaż jesteś niepowtarzalny, którzy opowiedzą nam o tym, jak ten świat hakerów gdzieś tam spod spodu wygląda, bo my tego sami pewnie się nie dowiemy. Piękne dzięki Marcin za rozmowę. Wierzę, że wrócimy do tego jeszcze, bo wątków związanych z hakerami i ich działalnością jest jeszcze bardzo wiele i na pewno zrodzi nam się sporo pytań. Dziękuję raz jeszcze, do usłyszenia w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Mam nadzieję również z Marcinem Zarodem. Dzięki. Do usłyszenia. Efekt Sieci.